Dzień dobry i cześć. Witam kolejny raz na mojej pasiece. Zaczynamy od tego odkładu, bo tu jest mała niespodzianka. 2 tygodnie temu znalazłem tu martwą matkę i całkowicie pusty ul, jeśli chodzi o pokarm. Było tu po prostu sucho. Pszczół jest tu naprawdę spora masa. Ja im tu wyjąłem tą ramkę, przełożyłem ją poza zatwór, żeby pszczoły po prostu sobie ją wyczyściły, bo ona już pójdzie do przetopienia. Poddałem unasiennioną matkę w sobotę. Dziś jest środa. Wczoraj ją po południu dopiero otwarłem. Sprawdzę, czy ona chodzi po tych ramkach, czy też pszczoły ją już zagryzły. Widzę, że tu pszczoły chodzą po tym, dość mocno skłębione po osiadce, po dennicy. Węza była całkowicie odbudowana, jak widać, no ale wszystko to puste jest, przynajmniej było. Ja te pszczoły trochę podkarmiłem. Tu już będzie coś pokarmu. Ja je trochę podkarmiłem syropem cukrowym. Dostarczyłem im trochę jedzenia i poddałem im matkę. Oczywiście wcześniej skasowałem wszystkie mateczniki, których tu no trochę było. Niestety, jak widać, pszczoły sobie szumią, więc nie jest to za dobry znak. Tu jest trochę więcej już pokarmu. Klateczkę, powiem, otwarłem tylko do momentu, żeby pszczoły mogły do matki wejść. Przykipywały. Jest tam już. One wygryzły to ciasto, jak widać. I jest tam dość sporo pszczół. Ja tą matkę wypuszczę na ramki. Zobaczymy, co będzie się działo. Jak ją zażądlą, no to będzie trzeba było niestety kupić nową i próbować podłożyć matkę do skutku. Jak widać, matki najprawdopodobniej nie ma, bo pszczoły szumią, nie wyczuwają matki, budują miseczki matecznikowe, chociaż już tak nie mają z czego pociągnąć tych mateczników, bo po prostu pszczoły siedzą skłębione, po prostu no nie ma tu jajek już od 2 tygodni przynajmniej, bo to 2 tygodnie temu znalazłem martwą matkę. Ale pszczół, no jest tu naprawdę masa. Masa, jednym słowem masa, jeszcze raz masa, jak widać. Tu pszczoły zgryzają też. A nie, tu była przylepiona klateczka z matką w sobotę. Na tej ramce, dlatego jest dziura. Ja ją wczoraj przełożyłem, tą klateczkę, w inną część ula i otwarłem im tylko ten mały wlotek do matki, żeby pszczoły mogły po prostu wejść do matki. Tu, jak widać, zostało jeszcze parę komórek czerwiu, a pszczół tu jest już, no jak widać, cała masa w tym ulu. Było 8 ramek zaczerwionych. Tu będzie trochę więcej czerwiu na pewno na tych ramkach niektórych. No, tu też za wiele już nie ma. Nie wiem, dlaczego matka padła. Czy padła, czy została zrabowana, czy brakło pokarmu, bo był taki deszczowy tydzień, a mnie tu nie było na pasiece. W drugim ulu, jak w drugim odkładzie, wszystko jest bardzo dobrze. A w tym niestety, jak widać,
nie za bardzo tu coś prosperowało i matkę znalazłem martwą na dennicy. Bardzo smutny byłem z tego powodu, bo to była moja najlepiej czerwiąca matka. Tu jeszcze jest trochę pszczółek. No ale cóż, tak to niestety bywa. I zobaczymy, jak to będzie. No, ta jest dość mocno już napakowana. Czerwiu nie ma. Ostatnia też jest z pokarmem, więc nie będę jej wyciągał. Czyli czerw się wygryzł cały i zostało nam tylko poddanie, otwarcie klateczki. Po prostu ja tą matkę już ręcznie wypuszczę, żeby ona sobie wyszła. I oczywiście pokarm jest, ale powiem że tak, że ja to już będę tutaj podkarmiał. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale można zauważyć, że pszczołki, tak jak ta na przykład, unosi odwłok do góry, macha skrzydełkami. To właśnie jest ten szum zwany brakiem matki. Matka jest tu, jak widać pszczoły ładnie ją, klateczkę obsiadają, wkładają języczki do środka, więc najprawdopodobniej mam nadzieję, że matki nie zażądlą. A ja muszę ją po prostu poskładam i matkę po prostu wypuszczę z klateczki. Pszczoły też nie gryzą mnie, jak ostatnio. Ostatnio ten ul dał mi się we znaki dość mocno, jak podkładałem w sobotę tu matkę. Pszczoły mnie całe obsiadły. Ciężko było cokolwiek zrobić. I tak jak mówię, no pszczół jest tutaj już naprawdę, jak widać, cała masa. Obsiadają większość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 ramek. Mają tu włożone na 15 i obsiadają właśnie większość tych ramek. Więc tak to wygląda. Ja sobie to tu zamknę, zatwór. I rameczka, która do ususzenia, do... No tam jest parę tutni jeszcze do wygryzienia, ale to nic. I zaraz zobaczymy, co będzie się działo tutaj z matką. Teraz pszczoły nie będą na pewno atakować. Ja chcę po prostu już wypuścić. Ona jest z żółtym opalitkiem. O, wyszła. Dość ładna matka. Ona jest, ma być unasienniona, więc że tak powiem, nie wiem, czy to będzie widać. Wyszła właśnie na rameczki i weszła pomiędzy ramki, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jak widać, pszczoły się po prostu wylewają z tego ula. A więc myślę, że wszystko będzie dobrze, że tak powiem. Dobra, ja to składam. Kładę powałkę. Te pszczoły to mi się nie pozwolą tu jednak za dobrze złożyć. Omieciemy je, żeby zostało jak najwięcej. Każda się liczy, bo to niedługo zima się zacznie, więc będzie coraz gorzej z pszczółkami. Ok. I standardowo podkarmiaczka talerzowa, którą stosuję u siebie na pasiece, to przynajmniej stosowałem rok temu. W tym roku to samo będzie, nie inaczej. Podlewamy syropem. To jest bardzo rzadki syrop, bo to jest 2:1. Chcę, żeby ten syrop był, no, rozwojowy. Miejsca tutaj matka na znoszenie jajek ma naprawdę bardzo dużo.
to wszystkie ramki, te, które nie są lekko wypełnione miodem, są puste, a jest ich aż 11, więc trochę tego jest. No. Ja to zalewam, stosuję przykryweczkę, żeby mi to nie pachniało za mocno do innych uli, zwłaszcza że daszki są nieprzystosowane do tego, bo one mi trochę odstają. Deska jest za krótka, no i one się kiwią. Jak widać, pszczółki dziś łagodne, nie mają zamiaru żądlić, przynajmniej mam taką nadzieję. Tyle, widzimy się przy kolejnym ulu. Mamy pierwszy ul miodny. Z tego ula oczywiście dzisiaj ja sobie odbiorę cały miód, jaki będzie, bo niestety w moim rejonie pożytki się już skończyły, nie mam nawłoci, nie mam wrzosów, więc raczej pszczoły już nic nie naniosą. Ile naniosły, tyle naniosły. Sprawdzimy to zaraz. O, od ostatniego razu tu również pszczół jest tyle, że jak widać gniotą się na potęgę, ale te pszczółki no, już są troszeczkę bardziej agresywne niż poprzednie, ale ta rodzina zawsze taka była, lubiała latać koło mnie i próbować mnie urządlić. To będziemy odbierać. U nas stawka jest na pewno w większości zapełniona. Gorzej z korpusem, bo no niestety nie jest na tyle ciężki, żeby go można było ciężko podnosić, no ale tak jak mówię, pożytków już tu nie ma. Wcześniej miodu nie zbierałem, tego spadziowego, który miałem, i dlatego mam wszystko do zabrania, bo po prostu idę już rozwojowo podkarmiać pszczoły i przygotowywać do zimy. Nie wiem, czy w tym tygodniu, ale może w następnym już też będę chciał zacząć je leczyć. Węza, jak widać, no, prawie w całości odbudowana, nie całkowicie, ale pszczoły sobie z tym poradzą. Tu chyba, o ile dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu miałem 4 ramki zaczerwione tylko. Matka czerwi tylko na tych ciemnych ramkach. O, jak widzimy, tu trochę czerwi jest, trochę pierzgi, tu tak samo. Jakiejś świeżej pierzgi za bardzo nie ma, ale tu są jajeczka, więc matka tu była. To jest rameczka z pokarmem, więc ja sobie ją ułożę już tutaj na początku, żeby można było tu włożyć węzę, którą odbudują, i matka już tu nie będzie czerwić. Jak widać, tu mamy świeżą węzę, częściowo odbudowaną, częściowo zgryzioną. Trochę pierzgi, jajek nie ma żadnych, bo tak jak mówię, no matka czerwi na tych ciemnych ramkach. Tu sobie potem włożę tą drugą węzę. Kolejną, jak widać, niestety matka tu nachwaliła trutni. Ale świeże jajka są. No i tak jak mówię, no, czerw się wygryza. Nie wiem, czy widać. Z larwy może widać, może nie. Małe, duże, resztę jajka. Matka sadzi tylko jajeczka na tej części ramki, na tych ramkach ciemniejszych. Pszczoły, jak widać, dość sporo miseczek matecznikowych budują. Mam nadzieję, że nie będą chciały się roić. Dostaną teraz syrop. Będą mieć trochę więcej. Odbiorę im miód. Tu w tych ramkach niemalże, powiedzmy, nie ma w ogóle pokarmu. W tych dolnych, gniazdowych. A więc najprawdopodobniej pszczoły, jak zaczną, poczują, że nie mają pokarmu, to może
będą mniej skore do robienia mateczników. Jak widać, o, ta rameczka mogłaby być do wycofania, no ale zostawię ją do wiosny. Jeszcze nie jest taka czarna, bo jak widać, ona jest w całości zaczerwiona. Czerw się wygryza. Z drugiej strony jest to samo. Ta miseczka matecznikowa od dołu. Matka czerwi tutaj, ale tylko tak jak mówię, w tych ciemnych ramkach. No chyba, że coś się zmieniło do ostatniego przeglądu. I jak widać, rameczka jest ładnie zaczerwiona, no ale pusta, jeśli chodzi o pokarm. To samo będzie się tyczyć na pewno tej. Ta jest też ciemna. Nie wiem, dlaczego matka sadzi tyle trudni. No ale skoro chce, no to niech ma. I jak widać, rameczka no jest cała zaczerwiona, kolejna ciemna. I to chyba te trzy, chyba czy cztery ramki mam tylko takie tu ciemne. Reszta ramek są jasne. I matka, no ta jest ciemna jeszcze. O, tu są już jajka, widzę. Nie w wszystkich komórkach, ale są po wygryzionej pszczole. O, matkę mamy tutaj. Matula jest tu, chodzi sobie. No i sadzi tu jajka. Ale jak widać, no to jest ostatnia ramka chyba. Bo na kolejnych już matka raczej nie czerwi, bo to są już tegoroczne ramki z węzą. Albo i nie. No nie, to też nie. Aha, czyli jest jednak trochę więcej tych ramek niż myślałem. To może w tamtym ulu jest mniej. Bo tu też coś jest, można powiedzieć, zaczerwione. Nie za dużo, ale jest. I jak widać, pokarmu jest w postaci nakropu jakiegoś syropu. W ogóle tu nie ma w tych ramkach. Ach, już się ujrzały. Nie odmieniłem tego. O, to jest ramka z węzłem, która została po części odbudowana i wypełniona pierzgą. I jest. Tak to wygląda. Ale nakropu nie ma żadnego. No i tamta ramka z pokarmem, ja już jej nie wyciągam. Nie będę drażnił pszczół, bo zaraz je dopiero dodrażnię. Bo jak im zabiorę pokarm, no to będzie się działo. Dobra, muszę tu trochę uspokoić. Tam mówię, ten ul w tych ramkach gniazdowych całkowicie nie ma pokarmu. Jest pusto, tu jest tylko pierzga na tych dwóch, trzech ramkach. I tyle wszystkiego, że tak powiem. Reszta jest na górze i zaraz będziemy widzieć, co tam się znajduje na tym górnym korpusie i zabieramy to do domu. Jeśli ten miód będzie kapał, mam kolegę, który robi nalewki, zrobi z niego miód pitny. Wszystko, co nie będzie skapywać, będzie rozlane do słoików i prawie zapas będzie zapas na zimę, bo z dwóch uli no to miodu za dużo nie ma, więc dzielę się tylko, można powiedzieć, z rodziną. Troszeczkę to poszerzymy, tak żeby to w miarę równo było. Ok, i idziemy do przyjemniejszej, że tak powiem, części sprawdzania. Pierwsza rameczka, węza odbudowana, z drugiej strony jak widać ciemny miód po części. Nie kapie, ale tego miodu jest tyle, co no, parę okien pełni. Reszta tylko troszkę nadkropiona, bo tak jak mówię, był tydzień troszkę deszczowy. I pszczoły zamiast zbierać, jadły. Rameczka coś cięższa, jest trochę więcej. Miód spadziowy tu jest zasklepiony w większej części. O kurde, wypchnąłem ramkę.
pękła. Nie wiem, czy się to da teraz odwirować. No zobaczymy, może nie wypadnie. Ale miód nie skapie. Miód nie kapie, więc nie ma się co martwić. Jest dojrzały. Trzeba to tylko obmieść, bo szarpanie tymi ramkami widzę, że świeża węza jest. No i pękła mi ramka od góry. To sprawdzę mocno, czy miód nie skapie. I tak to niestety wyszło, że ramka się odłamała. Dobra, ja to przyspieszam i widzimy się najprawdopodobniej przy nadstawce. Korpus duży nie wyglądał, jeśli chodzi o miód, bardzo zachęcająco, ale już nadstawka jest znacznie ładniejsza. Oczywiście nie pierwsza ramka. Samej wadze, jak widać, rameczka im dalej, ta już całkowicie zasklepiona, trochę zaklepu się rozerwało, bo pszczoły zrobiły sobie uliczki, no i raczej wszystkie już do końca, chyba przedostatnia będzie wyglądać też pusto, ale to się okaże. Więc widzimy się na podsumowaniu tego ula. No, ostatnia rameczka wygląda trochę lepiej niż tamte z drugiej strony. Tu jest prawie w całości i tu ciut może 40% zapełnione. A więc tak to wygląda, jeśli chodzi o ten ul. Wszystkie pszczółki do ula albo poza, byle nie na korpus. I oczywiście zamykamy pszczółki. No jest ich tu naprawdę masa, na pewno wyjdą na wylotek, bo ul, rodnia była pełna, góra również była dość sporo zapełniona. Pszczoły nie mają pokarmu. Nie chcę ich poprzygniatać, no ale niestety jakaś na pewno się zgniecie. Ale byle jak najmniej. To są resztki odpadnięte z ramek i z korpusa. Pszczoły dostaną zaraz swoją dawkę syropu,
będą miały co robić. Ja to zalewam i zamykam i widzimy się przy kolejnym ulu. Sytuacja w tym ulu najprawdopodobniej wygląda podobnie jak w tamtym. Tu jakaś napółmartwa pszczółka jedna, na wylotek. Pszczół też tu jest naprawdę masę. Nadstawka pełna. Na powadze korpusa można się spodziewać, że jesteśmy w domu. No jak wcześniej na filmie było widać, nie zauważyłem, że aparat się w telefonie przełączył i nagrywałem niebo. No ale cóż, tak bywa. Jak widać, pierwsze rameczki odsklepione już. Miodu spadziowego mam w miodarce. Uruchamiamy sprzęcior i widzimy się, jak miodek już będzie zlewany do wiadereczka, które już jest też przygotowane. I mamy piękny, ciemny, spadziowy miodek, który właśnie, jak widać, przelewa się z miodarki na sita do wiaderka, potem postoi sobie kilka dni i do słoiczków. Wow. No, jestem po miodobraniu. Jak widać, mam ciemny miodek, piękny. Wiaderko ma 20 litrów, więc gdzieś około 20 litrów na pewno nie ma. Ale z 18 jest. A więc tyle. Oczywiście, jeśli filmik się podobał, paczka w górę. Zachęcam do subskrypcji i oglądania, bo teraz czas na karmienie i leczenie pszczółek. A więc do zobaczenia w następnym filmie.